Odebraliście za klub, który najwyżej punktował i to nie jest pierwszy raz, prawda? Tak. Zdobyliśmy w sumie 137 punktów. To jest, że tak powiem, staramy się, żeby oprócz tego, żeby we współzawodnictwie sportowym być jak najlepiej nie tylko, że tak powiem, w Łomży, w województwie, ale i w Polsce. Oprócz tego dzisiaj występowałem w roli za zawodników, którzy są na obozach, tak jak teraz tutaj trzymam puchar za Jakuba Nowaka, który walczy o minimum na Rio, jest na 70-dniowym zgrupowaniu w Nowym Meksyku. W Stanach Zjednoczonych. Część młodych zawodników jest na obozie w Spale, wraca w niedzielę. Trener Korytkowski i prezes klubu jest wraz z żoną Justyną Korytkowską na zgrupowaniu w RPA, gdzie też, że tak powiem, wyciskają siódme, ostatnie poty, żeby też zakwalifikować się na Olimpiadę w Rio. No mi jest bardzo miło, że ja zostałem typowany, żeby te wszystkie laury zdobyć. Na pewno zawodnikom i trenerom oddam to wszystko, bo ale powiem tak, to jest bardzo miło, nie tylko mi, ale wszystkim zawodnikom, którzy są tutaj, przyjechali na tą galę. A zdradzi Pan innym klubom receptę na to, jak osiągać takie sukcesy? To jest ciężki trening, ale trzeba sobie też powiedzieć, bo często się mówi nie chce się, jest brzydka pogoda, my lekko leci, no niestety musimy wychodzić na dwór, są też treningi w sali, ale przede wszystkim, jeśli nam się nie chce, trzeba, że tak powiem, przełamać to i wyjść, żeby ten wysiłek pokonać. To jest recepta. Bez wysiłku, potu i bólu nie ma sukcesów. A taki laur na pewno jest dodatkową motywacją. Jak najbardziej. Tutaj mówiłem o pocie bólu. Również ludzie dobrej woli, sponsorzy, fizjoterapeuci, masażyści, bo wiadomo, że jak się ciężko trenuje, to nie zawsze, że tak powiem, ten organizm wytrzymuje. No ja bym chciał swoim kolegom, zawodnikom życzyć tego, żeby w tych przygotowaniach do Rio nie opuszczali ich sponsorzy, żeby jak widzieli, jaki wkład jest włożony, a przede wszystkim, żeby nie było kontuzji, żeby ta praca wykonana owocowała. Trenowałaś wcześniej w Kolnie i tak jakoś nie bardzo o tobie było mocno słychać, dopóki nie trafiłaś tutaj do klubu łomżyńskiego. Czy to jest ważne twoim zdaniem, w jakim klubie się trenuje? To jest ważne, bo na pewno możliwość grania w pierwszej lidze. Też są lepsze jakości treningi z lepszymi zawodniczkami, co mi to dużo bardzo pomaga. Jakie masz plany na ten nowy 2016 rok, który się zaczął? Co chciałabyś osiągnąć w tym roku? Głównym celem, jakby się udało, jest ponowne zakwalifikowanie się na Mistrzostwa Europy i też jakby się udało, to wygranie Mistrzostw Polski, bo w tamtym roku skończyłam na trzecim miejscu, więc w tym chciałabym wygrać, bo sądzę, że mam możliwości. Czym dla Pani jest to wyróżnienie, ten laur sportowy? No jest to chyba największa nagroda, jaką dotychczas dostałam ogólnie. Jest to bardzo naprawdę wielka nagroda, która motywuje do dalszej pracy. Żeby się przygotować, po prostu trzeba codziennie trenować, tak? Jeździć na obozy i każdego dnia jednak pokonywać te kolejne kilometry i później jakoś to wychodzi na startach. Że nasza dyscyplina nie jest olimpijska, to wielka szkoda, ale może kiedyś to się zmieni. Czekamy na to, że wszystko idzie wielkimi krokami, że może się uda, że będzie to, wejdzie na olimpiadę, przynajmniej brazylijskie jiu-jitsu. Także to by było dla nas naprawdę wielką nagrodą. Ale w Łomży wasza dyscyplina, mimo że nie olimpijska, została doceniona. Czym dla ciebie jest ta nagroda, ten laur w kategorii zawodnika? Ta nagroda jest dla mnie motywacją do dalszej pracy w nowym roku, który będzie bardzo pracowity, gdzie teraz zaczynamy od niedzieli 13 lutego, bodajże chyba 6 czy 7 weekendów mamy wyjazdy w całej Polsce. A co jeszcze więcej motywuje nas, 3 czerwca będzie Federacja 3F właśnie organizuje profesjonalną galę MMA, w której na pewno wystąpią nasi zawodnicy, nawet sam wystąpię, myślę. I naprawdę teraz mamy okres przygotowawczy ciężki i chcemy po prostu to, co zdobyliśmy, jeszcze podwoić. My mieliśmy drużynę w 2005 roku,
która również awansowała do pierwszej ligi, natomiast nie było zainteresowania zespołem wówczas. Troszeczkę jest inaczej teraz. Zajmujemy, co prawda nie mamy jeszcze awansu, bo każdy chciałby go mieć, ale daleko nam do awansu. Co prawda zajmujemy pierwsze miejsce po pierwszej rundzie, ale każdy zespół, który z nami rywalizuje, o tym samym marzy. Także spokojnie z tym awansem. Wszystko robimy oczywiście, żeby wygrać i awansować do pierwszej ligi, tak? Ale mówię spokojnie. Natomiast chcę powiedzieć, że w tej chwili jest klimat w mieście Łomży. Nasze władze łomżyńskie, nowe władze łomżyńskie doceniają nas. Sam fakt, że tu jesteśmy wytypowani zespołem roku, ale również poprzez finanse, które już wiem, że otrzymaliśmy, taką drogą pantoflową dotarło do mnie, że spore środki otrzymał nasz klub, zarówno na szkolenie, jak też na drugą ligę. Ale przede wszystkim zainteresowanie pana prezydenta. Zachwyca mnie to. Pan prezydent raczył nas zaprosić do siebie. Pogratulował już nam sukcesu, zwycięstwa w pierwszej rundzie. Kibicuje nam, to dzisiaj udowodnił też to w krótkiej rozmowie ze mną przy dekoracji, że jest bardzo zainteresowany naszym zespołem, generalnie sportem łomżyńskim. Klimat jest dużo, dużo lepszy w tej chwili. Mam nadzieję, że możemy swoje ciche plany spełnić. Dziewczyny się cieszą, mają powody do radości, że to jest miłe, to jest sympatyczne, że ktoś nas z boku ocenia w ten sposób. Jest to satysfakcja duża dla nas.